jaką miłością on Ciebie kocha. Witam serdecznie, kochani Państwo, na kanale Orakel Miłości Ulo Eli. Dzisiaj orakel miłosny, jaką miłością on Ciebie kocha. Będziemy wybierać z trzech grup jedną kartę i przyjrzyjcie się, jakim jest on, Wasz wybranek, partnerem i jaka jest jego miłość. Oczywiście zapraszam do subskrypcji mojego kanału. I zapraszam również do lajkowania z kciuczkiem w górę i komentowania wszystkich moich filmików dla wymiany naszej energii, dla aktywności tego kanału i dlatego, bym czuła Państwa obecność. Dziękuję serdecznie. Na wróżby indywidualne zapraszam Państwa poprzez kontakt na mój e-mail. Adres e-mailowy znajdą Państwo pod tym filmikiem i w komentarzach. Zapraszam serdecznie, wróżby indywidualne z kart Lenormanda i Tarota lub z obu talii, by przyjrzeć się Waszym osobistym problemom i by je rozwiązać oczywiście. Kochani, dzisiaj mamy trzy grupy, numer 1, 2 i 3. Proszę wybrać sobie właściwy numer, właściwą kartę dla Państwa. Temat, jaką miłością on Ciebie kocha. Wybierzcie numer intuicyjnie, która karta Was przyciąga. I zaczynamy, kochani. Karta numer 1. Są to karty Tarota oczywiście, więc zobaczmy, jaką kartę Tarota wybraliście. König de Münzen. Król monet. Jak widzicie, kochani, król monet siedzi na tronie z berłem i monetą w dłoni. Oczywiście berło oznacza władzę, a moneta oznacza wszystkie dobra materialne, które ma, trzyma w ręku król. Wszystko, co posiada, wszelkie bogactwa, złoto, pałace, skarbce, to, co odziedziczył po swoim rodzie, wszystko to trzyma w dłoni i jest to jego wartością. Ta moneta symbolizuje oczywiście bogactwo, stabilizację, pewność egzystencji, bezpieczeństwo. Właśnie takie wartości są ważne dla króla monet. Król monet to również dobry władca, dobry przedsiębiorca, dobry biznesmen, szef, również dobry partner, który troszczy się o dobrobyt rodziny, o bezpieczeństwo i stabilną egzystencję rodziny. To solidny, stały, dobry partner, u boku którego nic Wam nie zabraknie. To partner, który lubi się szczycić swoim sukcesem zawodowo-finansowym. Lubi pokazywać wszystkim to, co posiada. To silna karta i silna osobowość. Mężczyzna w królu denarów jest silny, pewny siebie,
powiązany jest z żywiołem ziemi i ziemskimi znakami zodiaku, takimi jak koziorożec, byk i panna. Te znaki zodiaku symbolizują osobowości partnerów lub partnerek, którzy są stabilni jak dąb. Niełatwo ich poruszyć, przesadzić lub zmienić. Niełatwo zmienić ich charakter, ponieważ oni są wierni swoim wartościom. Są to osoby, które bardzo racjonalnie stąpają po ziemi. U takiego partnera w miłości możesz znaleźć schronienie i ukojenie. Taki partner zapewni ci dobry byt. Poczujesz się u takiego partnera bezpiecznie. Jeśli on ciebie pokocha i będzie chciał zbudować z tobą stabilny związek, to na pewno zapewni ci dobrą egzystencję. Król denarów jest bowiem rozsądny, jego miłość jest silna, stabilna. On nie snuje szalonych, iluzorycznych pomysłów, nie żyje w świecie marzeń. Często jest biznesmenem o ustabilizowanej sytuacji finansowej i zawodowej. Kobieta często może się lub musi w takim związku podporządkować, ponieważ król denarów to władca i lubi rządzić. Lubi rządzić również finansami, całym budżetem rodzinnym, wydatkami. Będzie na pewno wszystkie wydatki i dorobek kontrolował. Jednakże, pomimo że jest może w związku materialistycznym i lubi pieniądze, rzeczy materialne i troszeczkę też jest próżny, lubi pokazać się, co ma, to jest jednak dobrym partnerem. Jego miłość jest stabilna. On sam potrzebuje bezpieczeństwa i stabilności. W miłości król monet jest lojalny i wierny. To mężczyzna z dużymi zasadami, mający swój kodeks wartości, którego przestrzega. Jest w związku poważny i rozsądny. Oczywiście rozsądnie wydaje również pieniądze. Jest oszczędny. Dąży do tego, by w miłości się również ustatkować. Oczywiście na pierwszym planie jest u takiego króla monet ważna, stabilna, pewna sytuacja zawodowa i finansowa. Natomiast w miłości potrafi on jednak wspierać partnerkę, jest jej oparciem. Często, jeśli mówimy o flirtach z taką osobowością króla monet, on utrzymuje swoją kochankę lub partnerkę, jest jej sponsorem. On nie ma z tym problemów, ponieważ lubi się pokazać jako zamożny, jako że go stać na wszystko. Jest to dla niego naturalne, ponieważ w ten sposób dba on o partnerkę. W miłości często stara się taki król monet ciebie uszczęśliwić. Romantyzm w miłości nie jest jego mocną stroną. Raczej nie licz tutaj na miłosne wyznania, czy nawet jakiekolwiek wyznania dotyczące tego, co on do ciebie czuje. Raczej kupi ci on prezent. Pokaże ci przez rzeczy materialistyczne swoją miłość.
Jeśli chce coś w miłości naprawić po jakimś sporze, nie będzie pisał do ciebie romantycznych tekstów czy wydzwaniał do ciebie co 5 minut, ale kupi ci po prostu coś na przeprosiny lub coś tobie ugotuje. Lub zaprosi cię do pięknej restauracji. W miłości dąży taki król monet przede wszystkim do stabilizacji. Chce się ustatkować. Chce zawsze mieć precyzyjne plany dotyczące swojego życia, ponieważ to daje mu poczucie bezpieczeństwa. On wie, czego chce w miłości, jest samodzielny i śmiało dąży do swoich celi. W miłości również bywa taka osobowość króla monet wyrachowana. On się łatwo zraża, jeśli ktoś nie spełnia jego oczekiwań, jeśli partnerka nie chce dostosować się do jego wymagań, jeśli partnerka nie jest mu uległa. Jednakże jest on w miłości czy w związku mężczyzną bardzo aktywnym, z inicjatywą. Ma dużo pomysłów i dużo proponuje. Z drugiej strony jednak ma opory, żeby zgodzić się na twoje propozycje i pomysły. To on jest w związku stroną inicjującą, aktywną i dominującą. On trzyma berło w ręku. On jest władcą. Jeżeli poznałaś taką osobę, takiego mężczyznę jak króla monet, to możesz być pewna, że to on będzie się pierwszy odzywał, proponował spotkania, inicjował, aranżował, organizował. Oczywiście, jeśli on ma na to ochotę, jeśli on równie pragnie związku z tobą. Bo jeżeli nie ma ochoty, to twoje namawiania nic nie dadzą. On nie da się przekonać. Także miłość króla monet jest miłością stabilną, bezpieczną, która daje ci długotrwałe szczęście i dobrą egzystencję. Moneta oznacza również, że w miłości szuka ten mężczyzna czegoś stałego. Jest to mężczyzna powolny, miłość z nim rozwija się powoli, lecz jest to miłość trwała. Długotrwała. Stabilna. Także życzę ci oczywiście takiego partnera, ponieważ jest to karta bardzo pozytywna, jeśli chodzi o związki partnerskie. Dziękuję serdecznie grupie pierwszej i zapraszam grupę drugą. Grupa druga, która wybrała kartę numer 2. Jest to karta Wielkich Arkan numer 7 i mówi o Derwagen, czyli Rydwan. W miłości oznacza Rydwan gwałtowny związek. Nie oznacza to żadnej delikatnej miłości, na przykład dwóch przytulonych, gruchających gołąbków. Tylko raczej dwa koguty.
Każdy z Was chciałby mieć ostatnie słowo, postawić na swoim, ale Rydwan to osobowość, która walczy do upadłego o swoje racje. Rydwan jest to osoba choleryczna, szybka, zwariowana, energiczna, charyzmatyczna. Może nawet oznaczać ostre kłótnie w związku lub ostatecznie intensywną wymianę zdań. Rydwan może również oznaczać związek, w którym lubicie bardzo aktywnie i szybko spędzać czas. Jakieś wspólne wyjścia, wyjazdy, inne rozrywki to Wasza normalna codzienność. Rydwan to mężczyzna, który sam nie ma czasu, by zająć się głębszymi emocjami. Nie zastanawia się, co on do Ciebie czuje. Po prostu szybko zawsze wykorzystuje chwilę, na przykład szybki seks, szybkie wyjścia, wyjazdy, jakieś spontaniczne plany. On goni za tysiącem różnych spraw, i nie jest mu w głowie ważne odczuwanie i wzdychanie. Zazwyczaj pochłonięty jest pracą, jak pracuje, to nie widzi nic wokół siebie. Nawet uczucia wtedy wydają mu się nieistotne i odsuwa je od siebie. Zastanowi się nad tym później. Być może Rydwan zawsze dzwoni na ostatnią chwilę i prosi Cię krótkoterminowo prosić o szybkie jakieś spotkanie. On działa szybko, nieraz i bezmyślnie. Nie zawraca sobie głowy jakimiś planami. Jest zagoniony w umyśle i nie ma na nic czasu. Uwaga, bo Rydwan być może w związku też nie jest wierny. W miłości, w związku, jeśli jest w jakimś stałym związku, może być dobrym kochankiem. Tryska energią. Jednakże on lubi zmiany i ruch. I zdrady nie są mu obce. Skok w bok, szybki seks. To jest to, co charakteryzuje Rydwana. Owszem, jest on partnerem zręcznym, pracowitym, lecz w miłości nade wszystko kocha ryzyko. Uczucie stanowi dla Rydwana rodzaj wyzwania, któremu stara się sprostać podobnie jak innym życiowym problemom. On potrzebuje niezależności, wolności. Jeżeli chcesz go do czegoś nakłonić, musisz przedstawić swoje racje i argumenty w przekonujący, logiczny sposób. Inaczej przegrasz, bo w kłótni z Rydwanem szybko znokautuje cię on dynamicznymi, błyskotliwymi ripostami. Związek miłosny z Rydwanem jest ekscytujący, daleki od codziennej rutyny. Rydwan jest bowiem bardzo aktywny w sypialni, poszukujący w seksie, lubiący eksperymenty. Erotyka stanowi dla niego bardzo istotny element egzystencji. Jest dominujący. Lubi erotyczne eksperymenty. Możesz zakochać się w Rydwanie bez obaw, czeka Cię uczucie miłosne, przepiękne. Choć trzeba o nie ciągle zabiegać. Rydwan lubi zmiany. Jeśli Ty lubisz takiego szaleńca
i taką szaloną miłość, szybką, spontaniczną, to na pewno będziesz odpowiednią partnerką dla Rydwanu. Miłość jego to miłość narwańca, furiata, szaleńca. I nigdy nie wiadomo, gdzie z takim partnerem wylądujesz. On lubi ryzyko. Jak jedzie, nigdy nie wiadomo, czy skręci w prawo, czy w lewo. Jest spontaniczny w działaniu, w związku, w miłości. Dziękuję grupie drugiej. Jeśli lubisz takie szaleństwo, szaleńczą miłość, spontaniczność, to na pewno wybrałaś tą kartę numer 2 jako właściwą. Zapraszam teraz grupę trzecią. Grupa trzecia tarota. To karta König der Kelche, czyli król kielichów. Król kielichów, jak widzimy na tym zdjęciu, na tej karcie, trzyma również berło w jednej dłoni i w drugiej kielich. Berło to oczywiście symbol władzy królewskiej. Natomiast kielich w tarocie to symbol emocji, uczuć. Tutaj widzimy, kochani, że ten król kielichów nie ma ani damskiej, ani męskiej twarzy, ponieważ chodzi tu o energię. Ta karta może przedstawiać i kobietę, i mężczyznę. Król pucharów, król kielichów, to król uczuciowy, romantyczny. To król, który lubi romanse, flirty, uniesienia miłosne. To dobra karta, jeśli pytasz o uczucia, jeśli pytasz o dobre związki miłosne. Na pewno król kielichów potrafi ciebie bardzo pięknie kochać. Król kielichów jest być może nieśmiały w miłości na początku, ale jest to tylko pozór. Ponieważ później, gdy się zakocha i otworzy, jest bardzo romantyczny. Natomiast lubi na pewno mówić o uczuciach, flirtować. Będzie ci pisał listy miłosne, wyznawał swoje emocje, uczucia. Lubi mówić o swoich uczuciach. Wyraża pięknie swoje uczucia. Być może pisze ci SMS-y lub WhatsAppy w Messengerze, że bardzo cię kocha, tęskni i wiele komplementów. Jeśli zakocha się w tobie taki król kielichów, to związek z nim będzie niezwykle romantyczny. On będzie w miłości czuły i harmonijny. On jest nastawiony bardzo i otwarty na potrzeby partnerki, partnera. Ma szczere i serdeczne intencje i chce okazywać swoje uczucia. On chce również, by partnerka okazywała mu uczucia. Uczucia i emocje, romantyczność, rozmawianie, pisanie o uczuciach, emocjach jest dla króla kielichów najważniejsze.
Inaczej, jeśli chodzi tutaj w miłości, w waszym związku miłosnym, o wierność. Ponieważ król kielichów potrafi flirtować niestety też z innymi. Jest to typ amanta, który podoba się również innym kobietom, ponieważ jest otwarty na uczucia i emocje. Król kielichów to romantyk. Potrafi pisać ci wiersze. Jest opiekuńczy. Troszczy się o ciebie jako o kobietę. I partnerka lub partner zajmuje w jego sercu najważniejsze miejsce. Jest czuły. I bardzo troskliwy. Jeśli chodzi o seksualność w miłości, jest oczywiście bardzo uczuciowym kochankiem. Jest czuły, troskliwy, romantyczny. Także kto zakochał się w królu kielichów, jeśli król kielichów zakochał się w tobie, będziesz przeżywać piękną, romantyczną miłość, która będzie pełna gorących uczuć, emocji. Musisz jednak uważać, by taki król kielichów oczywiście nie zdradzał, ponieważ jest on kochliwy. Jest on subtelny, delikatny w miłości. Podejmuje oczywiście działania romantyczne. Ma piękne słowa, gesty. Także miłość z nim jest oczywiście przepiękna. Dziękuję grupie trzeciej. Dziękuję wszystkim grupom za odwiedziny mojego kanału. I życzę wam pięknej miłości z waszymi partnerami. Pięknej, spełnionej, udanej miłości. Do usłyszenia, kochani, na następnym czytaniu. Do usłyszenia. Już wkrótce.